o 20 w Sulechowskim Domu Kultury. Oczywiście mamy też zaproszenia na jubileusz kabaretu Elita 27 marca, czyli w piątek ukazuje się jubileuszowe wydawnictwo, a w niedzielę o godzinie 20 wielki koncert w studiu Agnieszki Osieckiej. Też mamy zaproszenia na ten koncert. Dziś już Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Encyklopedii Elity. Do serca przytul psa, weź na kolana kota. Encyklopedia kabaretu Elita. Pamiętam nasz pierwszy przylot do Stanów, jak wylądowaliśmy w Chicago na lotnisku O'Hare, potem nas zawieziono, bo to już była późna noc, bo tam kłopoty, coś tam spóźniliśmy się na samolot, na przesiadkę w Nowym Jorku. Nie było w komputerze. Leszka nie było, jakieś tam były takie, no, ale dotarliśmy wreszcie, tacy zmordowani, także nic, nawet drzemiąc w samochodzie, zawieziono nas do mieszkania. Przy Diversity Avenue, pamiętam, tam zanocowaliśmy, no i rano wszyscy ciekawi zobaczyć, jak to ona, wspaniała Ameryka, wygląda. Wyszliśmy przed dom i jechał kompletnie pijany facet na rowerze i śpiewał od krawężnika do krawężnika i śpiewał Jarzy Bino Czerwona. Takie było nasze spotkanie właśnie z Ameryką. No, ale to była ta dzielnica polonijna, gdzie jak się potem okazało, to więcej było takich rowerów, więcej takich facetów. Wniosek, że w Ameryce przeważają Polacy. Tak jest, a zwłaszcza w Chicago. W Denver w czasie występu zauważyliśmy, że na sali siedzi śpiewający Murzyn, to znaczy śpiewający. Wszyscy śpiewali polskie piosenki, występowaliśmy z Eleni i z czerwonymi gitarami, akurat chyba czerwone gitary śpiewały jakąś piosenkę, ale zobaczymy, Murzyn po nie polsku jakąś, też. Nie jakąś, tylko ładne oczy masz. O, ładne oczy masz. I Murzyn też ładne oczy masz, komu je dasz, śpiewał. Okazało się, że to był mąż Polki, który znał już język polski i w ten sposób dentysta z Denver. Piosenki czerwonych gitar. Zresztą dziwiliśmy się też, jak to możliwe, że dzieci, które urodziły się w Stanach, mają załóżmy po 15-16 lat, też znają piosenki czy nasze, czy innych zespołów, bo jednak Polacy przywieźli z sobą kasety, przywieźli z sobą płyty tych zespołów, puszczając je w domu, uczyły dzieci repertuaru tego, który tutaj był w Polsce aktualny. Publiczność polonijna się bardzo zmieniła. Ja pamiętam, że kiedyś to już było męczące nawet, jak praktycznie po większości występów gdzieś byliśmy zapraszani. Byliśmy zapraszani na kolację. Wtedy na nas zrobiło przede wszystkim wrażenie, robił ogrom jedzenia, bo tutaj bida była u nas, a tam właśnie te się stoły uginały. Picia nie, jedzenia. I potem wszyscy zadawali pytanie, właśnie padało zawsze pytanie sakramentalne, no i co tam w Polsce opowiadajcie? Także jak już był taki wieczór 20 czy 30 z kolei, no to już ta opowieść o tej Polsce, to już właśnie mieliśmy tak na rolę rozpisane i po kolei każdy omawiał jakieś swoje... Wiedzieliśmy, co każdy ma powiedzieć. Także to już i graliśmy po prostu kabaret pod tytułem co tam u was w Polsce. No tak mówię, teraz zmiana nastąpiła kolosalna, bo wszyscy wiedzą, co tam w Polsce, jest zupełnie inny dopływ informacji. Ale też z drugiej strony wtedy no, ci ludzie też, wielu z nich chyba przeżyło pewien zawód obecnie. No bo jak mówię, na kiedyś jak ten przelicznik dolarowy był jaki był, no to tutaj przyjeżdżał, prawda, pan Polonus z $1000 w kieszeni i był po prostu królem świata. No ale w tej chwili to już niekoniecznie. Nad brzegiem morza tuman wilgotny wszystko dookoła okrywał. A na swej łódce Kaszub samotny swoją kochankę przyzywał. Płyń wdzięczny głosie pomorskiej fali, usłysz, ach, usłysz mnie, luba. I na wezwanie przybądź z oddali tu do swojego Kaszuba. Przybądź, ach, przybądź, bo nie mam czasu, ciebie, kochanko, przyzywam. Bowiem ja jestem twój miły Kaszub, co na tej łódce tu pływam. Tak młody Kaszub wołał ze łzami, żeby przybyła tam wkrótce, a jednocześnie ruszał wiosłami, pływając po morzu w łódce. Pływał i oczy swe wypatrywał, czy biegnie doń jego luba.
ale niestety nikt nie przybywał do nieszczęsnego Kaszuba. Morze szumiało, głos leciał w pustkę, wiatr szarpał żagiel z łopotem. Zapłakał Kaszub, wytarł nos w chustkę i powiosłował z powrotem. Zapłakał Kaszub, wytarł nos w chustkę i powiosłował z powrotem. A tu ponownie Akademia Rozrywki, chociaż już pożegnaliśmy się, ale Kabaret Hrabi stwierdził, że nie opuści studia, dopóki nie uzupełni kwestii tak. podrywu. Nie damy się tak łatwo. Majer chciał o kwiatach. Ja chciałem powiedzieć o kwiatach. Że warto, trzeba pamiętać jednej rzeczy z tymi kwiatami, jak się kobietom wręcza, że może mieć ta pani czy dziewczyna alergię na kwiaty i wtedy będzie kichać na nasze kwiaty. No właśnie. Ale warto jeszcze dawać. Słuchajcie, pominęliśmy bardzo ryzykowo. Ważny wątek. Przecież bardzo się ludzie teraz podrywają w internecie, tak? Przez różne tam portale, rozmowy, komunikatory i to jest takie, no, bardzo złudne. Tak, bo można poderwać naprawdę kogoś, kogo się nie chce poderwać. Jest ryzyko. Wiesz, bo jest samo słowo, jest. A słowo jest bardzo, bardzo silną emocję, samo napisane słowo. No i ty nie wierzmy w te uśmieszki, wszystkie tak. emotikony. Siedzi, rozumiesz, ma smutną minę, wysyła, że się strasznie ryje z twojego tekstu. Często także może uważaj, to... Bajer. No to ty uważaj lepiej. Znaczy, rzeczywiście faceci mają gorzej, bo po drugiej stronie może nie siedzieć ładna dziewczyna, tylko gruby facet w szarym podkoszulku. Oczywiście, to też prawda. To jeszcze na koniec dwie propozycje od naszych słuchaczy. Pan Łukasz proponuje podryw na NLP, czyli neurolingwistykę. Takie słowne hokus pokus. I jeszcze jeden słuchacz podrywa na inżyniera. Czyli że co? No, obronił tytuł magistra inżyniera z budownictwa i gdy tylko pozna dziewczynę, stara się jak najszybciej przekazać jej tą że jest inżynierem. Kabaret Hrabi w Akademii Rozrywki. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Zapraszam na jutro. Do usłyszenia.